Chciałbym wszystkich serdecznie powitać i podziękować za przybycie na kolejną konferencję Leszyńskiego Klubu Konfederacji. Nazywam się Adam Gbiorczyk, jestem liderem Klubu Konfederacji w Lesznie, a dzisiejsza konferencja dotyczyła będzie drugiego nielegalnego, twardego lockdownu, jaki sprezentowali nam posłowie partii rządzącej, a który zaczyna się jutro, to jest w sobotę, 27 marca. Swoim zasięgiem owy lockdown obejmie po raz drugi święta, te, które mieliśmy spędzić już w gronie rodzinnym, a być może pod groźbą kary niektórzy z nas będą musieli je spędzić samotnie. Dzisiejsza konferencja jest wyjątkową, ponieważ gościmy członka sejmowego zespołu prawnego Konfederacji, Witolda Stocha, który najlepiej unaoczni nam, jak szkodliwe były, jak szkodliwe są i mogą jeszcze być dla i tak będących w fatalnym stanie branż restauratorskiej czy hotelarskiej obecne obostrzenia i jak naprawdę fatalnie wygląda sytuacja ludzi, którzy w tych branżach operują. Ja osobiście wczoraj, będąc u fryzjera, spotkałem panią, która prowadzi salon kosmetyczny. I ta pani jeszcze do niedawna bardzo się cieszyła, że być może uda jej się odrobić trochę strat, które poniosła w związku z wcześniejszymi obostrzeniami. Pani miała umówionych 100 klientów. Wszystkich musiała odwołać. Ma 4 pracownice, ma 25 tysięcy złotych kosztów stałych funkcjonowania jej salonu i po raz kolejny odebrano jej możliwość zarobkowania i pracy, oczywiście nie oferując nic w zamian. To jest, proszę Państwa, sytuacja niedopuszczalna, która absolutnie nie powinna mieć miejsca w cywilizowanym państwie. Szanowni Państwo, od ponad roku żyjemy w świecie covidowych obostrzeń. Już ponad rok temu nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale i posłowie tak zwanej totalnej opozycji, posłowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, poparli wprowadzenie pierwszej ustawy covidowej, która umożliwiła wprowadzenie przez rząd rozporządzeń, na podstawie których rząd wprowadza obostrzenia, które dotykają wielu branż naszej gospodarki. Szanowni Państwo, to działo się, pamiętamy wszyscy doskonale, w zeszłym marcu, w zeszłym kwietniu. Lockdown objął poprzednie święta. Później przyszły wybory. Prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczyli o głosy wtedy, jakby ten wirus zelżał. Jak mówił premier Morawiecki, jego już nie trzeba było się bać. Ale przyszła jesień, przyszła druga fala walki z COVID-em i rząd znowu wprowadził lockdown. Trwało to w zasadzie przez cały październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Pojawiały się głosy, że pojawi się trzecia fala i pojawiła się teraz u nas. I rząd znowu, mimo że poprzednie działania nie dały skutku, zdecydował się na rozwiązanie lockdownowe, rozwiązanie pełnego lockdownu, które polega teraz obecnie na zamknięciu w zasadzie wszystkiego. Wczoraj konferencja prasowa ministra zdrowia i konferencja premiera. Na niej ogłosili, że oprócz tego, co już jest zamknięte, jak tutaj widać na przykład na leszczyńskim rynku, restauracje, kawiarnie, doszli do nich fryzjerzy od soboty, sklepy wielkopowierzchniowe, meblowe, a i w kościołach, co szczególnie haniebne na czas świąt wielkanocnych, została ograniczona liczba wiernych, którzy mogą do kościołów wejść. Konfederacja, jako jedyne ugrupowanie w polskim Sejmie, od samego początku była przeciwna wprowadzaniu tego typu obostrzeń, które niszczą gospodarkę, niszczą życie społeczne, niszczą także edukację dzieci w Polsce, młodzieży. Wiele młodzieży już prawie rok nie było w szkole, albo było na parę dni czy na parę tygodni. Muszą uczyć się zdalnie, a przecież przygotowują się do matury. Może być tak, że połowę czasu swojej bytności w liceum maturzyści spędzą na nauce zdalnej. Konfederacja dostrzega te wszystkie problemy i dlatego od samego początku była przeciwko.
obostrzeniom. Jako jedyne ugrupowanie w Sejmie głosowało przeciwko tej pierwszej ustawie w marcu i konsekwentnie głosowaliśmy przeciwko rozszerzeniom. Jeśli była taka możliwość głosować przeciwko tym rozwiązaniom rządowym, bo większość wprowadza rozporządzeniami, które nie są przecież procedowane przez Sejm. Tutaj władzę w zasadzie absolutną, panami życia i śmierci naszego, czują się ministrowie, przedstawiciele Rady Ministrów na czele z premierem Morawieckim. Konfederacja, widząc te wszystkie straty, ogromne zadłużenie, jakie powoduje lockdown, powoduje straty w gospodarce, w naszym życiu społecznym, zdecydowała się działać. Konfederacja już pod koniec stycznia tego roku ogłosiła program Otwieramy. Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów, aby do Sejmu trafił projekt Otwieramy gospodarkę, którego główne cele, teraz pokrótce przedstawię, to 5 głównych punktów tej ustawy. Otwarcie wszystkich działalności gospodarczych zamkniętych bezprawnie na podstawie rządowych rozporządzeń, lokali gastronomicznych, hoteli, stoków narciarskich, siłowni, klubów fitness. Teraz także do tej listy dołączają kolejny raz fryzjerzy, salony kosmetyczne. Zniesienie kar administracyjnych za otwarcie działalności gospodarczej. Zniesienie przepisów mówiących o tym, że naruszenie jakichkolwiek, nawet małych ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących działalności gospodarczej może pozbawić firmę pomocy publicznej, bo takie groźby pojawiają się ze strony rządzących. Zniesienie obowiązku zwrotu tej kwoty pomocy, jeżeli zdarzą się nawet małe uchybienia, jeśli chodzi o reżim sanitarny. I zniesienie odmowy przyznania pomocy publicznej w przypadku niestosowania się do ograniczeń, bo takie sytuacje już się zdarzały. Projekt zniesie te wątpliwe rozwiązania nie tylko obecnie, ale i także dzięki temu nie będą mogły one być wprowadzane w przyszłości. Bo co ważne, zakusy wszystkich rządzących ta ustawa by zastopowała, jeżeli przeszłaby przez parlament. Zbieramy cały czas podpisy. Apeluję gorąco o dołączenie do naszej zbiórki na stronie otwieramygospodarkę.pl. Tam można pobrać taki wykaz podpisów. Później należy oczywiście zebrać jak największą liczbę podpisów wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny, a następnie wysłać na wskazany na stronie internetowej adres Komitetu Wyborczego. Mamy nadzieję, że ta nasza akcja, ten nasz zryw obywatelski pokaże rządzącym, że duża część Polaków, co pokazują też sondaże, nie zgadza się na taki lockdown, jaki proponuje nam władza, że władza zobaczy, że nie tylko w sondażach, ale i w realnym działaniu, także poprzez otwieranie swojej działalności, to udowodni rządzącym, że ich kierunek jest błędny i może spowodować dla nich także realne straty w tym, na co oni najbardziej liczą, czyli w głosach podczas wyborów sejmowych, senackich, prezydenckich. Szanowni Państwo, jeszcze raz ponawiam apel, aby pomóc zebrać nam te podpisy. Otwieramy gospodarkę.pl. To jest szalenie ważne. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Chcę podkreślić, że to, że te obostrzenia, które polegają na zamknięciu lokali, są niekonstytucyjne, potwierdza wiele wyroków sądów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ostatnio Sąd Najwyższy, wypowiedział się na temat kwestii zakazu przemieszczania się, coś co planują rządzący, nie wprowadzili jeszcze, mam nadzieję, że nigdy tego już nie wprowadzą, ale ten zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to jest bardzo dobry przykład, bowiem rządzący wprowadzili go na podstawie przepisu rozporządzenia, który mówi o ograniczeniu działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, rządzący uznali, że ograniczeniem będzie całkowite zamknięcie. To na pierwszy rzut oka wydaje się już niezgodne nawet z tymi przepisami, które sami wprowadzili. Oni jednak brną w to ślepo, łamią prawo, łamią konstytucję, dlatego sądy uchylają później kary, mandaty nakładane czy to przez sanepid, czy przez policję na przedsiębiorców, którzy się otwierają, w tym
pomóc może również Kongres Polskiego Biznesu założony przez polityków Konfederacji Sławomira Mentzena, Marcina Sypniewskiego i innych. Oni na stronie otwieramy.kongres.biz pomogą, można tam się zgłosić i oni pomogą w kwestiach prawnych przy otwieraniu gospodarki. Dziękuję bardzo za uwagę.